Cześć, słuchajcie, dawno nie nagrywałam filmiku, kiedy coś zamawiam z internetu. Naprawdę bardzo, bardzo dawno temu była taka filma, ale ostatnio jedna z Was napisała mi maila prywatnego, że bardzo jej się podoba, kiedy wróciłam do filmików z gotowaniem, bo ciągle wraca do moich super kolekcji. To był komentarz na dole pod filmikiem, a jedna z Was, znaczy druga z Was, napisała mi maila prywatnego, bo o czym innym chciałam powiedzieć, a ja się zamotałam, że bardzo cieszy się, że właśnie powróciłam do gotowania i czy nie mogłabym nagrać, bo robię bardzo dużo filmików z porównywaczami, ze skończonymi produktami, a bardzo dawno nie było filmiku, kiedy coś kupuję i co ile kosztuje. Więc macie taki filmik. Będą trzy paczki, dzisiaj jest jedna. Trochę się martwię, bo niby jest napisane nie rzucać, ale tu zobaczcie, jest rozerwana paczka, więc tylko ją roztworzyłam, wiecie, roztworzyłam ją nożem, żeby mi było łatwiej wydobyć i zobaczyć, czy nic nie popękało, bo jest kilka rzeczy po prostu szklanych i zaraz wszystko obadamy, co tu się wydarzyło. Tu jest paragon. Firma się nazywa, o, i pytacie mnie, gdzie ja kupuję. Ja kupuję na Allegro. Ja nigdy tego nie ukrywam. Nieraz tylko się zdarza, że ktoś prosi mnie, abym ja wysłała link do sprzedawcy. Nigdy tego nie robię, ponieważ raz to zrobiłam i od tej pory już nigdy tego nie robię, ponieważ sprzedawcy się to nie podobało. Widocznie ktoś się na mnie powołał i coś, i ten ktoś nie wiedział, ten sprzedawca nie wiedział, o co chodzi. Nie wiem, jaka była sytuacja. W każdym razie ten sprzedawca do mnie napisał, żebym tego więcej nie robiła. I ja się tego trzymam. Nie wiem, u innych sprzedawców ja nie będę pytać. Raz zapytałam, faktycznie to były buty, gdzie tutaj sobie możecie popatrzeć, co ile kosztuje. Firma się nazywa tak. Tutaj co ile kosztuje i kwota już z przesyłką. Zapytałam, czy mogę podać link, ponieważ robię filmiki na YouTube. Ten sprzedawca się do mnie nie odezwał, ponagliłam za tydzień maila, nie odezwał się, więc już od tej pory nic takiego nie robię. Ja mogę podać, że kupuję na Allegro zawsze i wyłącznie. Moja Julia od pewnego czasu robi zakupy na AliExpress. Faktycznie to są groszowe sprawy, ale długo się czeka, a tutaj wiecie, wysyłacie pieniążki albo za pobraniem i to jest kwestia 5 dni roboczych. I już macie rzeczy u siebie. Więc zaczynamy. Zobaczymy, co się wydarzyło. Folia nie jest nam potrzebna. Kupiłam sobie, bo są 2, 3, 4, 5. 5 ściereczek z mikrofibry. Kupiłam sobie 2 razy perfumy. Ponieważ stwierdziłam, te podobno mają być słodkie, a te mają być coś takie delikatne, jak moje Happy Clinic. To się okaże. Przetestujemy, zobaczymy. Ojejku. Tu się chyba nic nie wydarzyło, bo one są pozamykane. Może tak przesunę. Dalej. Kupiłam patyczki. Patyczki przepłaciłam oczywiście, ale już nam się kończą w domu, a nie będę po jedne patyczki chodzić do sklepu. Bo się powinno zrobić większy zapas. Tak jak większy zapas zawsze Wam mówię, że robię mojego ulubieńca. I to jest mój ulubieniec, czyli od razu kupione 3. Jeden jest mój, 2 są dla Julki. Jeszcze jest tutaj jeden. To jest oczywiście Rolon antyperspirant. Tylko i wyłącznie zapach, smak i konsystencja białej bawełny. Bo tylko ten się u mnie sprawdza. I 3 opakowania na zaś są. Tu nóż brzydko wygląda. No i zobaczmy, pojawia się pierwsza rzecz szklana, czy się nie pękła. Jest to świeca. Świeca jeszcze zimowa. Dlatego, że już... No, opuszczaj. Dlatego, że już idzie wiosna, a ja typowo zimową miałam chyba tylko jedną. Więc tak tutaj wygląda. Zapach też zimowy. Pachnie. Tak cukierkowo, wiecie? Czy to zima tak pachnie? Może? Tak lekko cukierkowo. Nic, żadnych cynamonów, żadnych jabłek, nic. Taka lekko cukierkowa. Zobaczmy, tu jest następna świeca. Następna świeca jest... Kupiłam ją dlatego, że taka jest wyższa. Coś tu lata. Taka jest wyższa niż standardowa. Bardziej wysoka i szczuplejsza. Pachnie. O,
takimi przyprawami korzennymi. Ładnie, lekko cytrusowo i dużo przypraw korzennych. I tak jak tu mamy, o, papryka, jabłko i pomarańcz, bardziej grejpfrut. I papryka, no może i faktycznie fajne, fajny zapach. To się nazywa czerwony i ostry, super. Lecimy dalej. I trzecia świeca jest też inna niż te dwie pozostałe. Puszczaj. Folia jest fajna, jak się ją strzela. Ponieważ ma trzy kolory, kiedyś Julka takie miała, jedną jakąś taką świecę z dwóch kolorów bodajże, teraz są trzy, ja się odbijam tam w tle. Zielona herbata. No nie wiem, powiem Wam, że lekko taką ubikacją pachnie, ale nie wiem, ta zwierzchła, zobaczymy jak się bardziej będzie roztapiać, czy ten ciemniejszy zielony i ten całkiem ciemny zielony mają jakiś zapach. To się okaże. No tu na razie nie jest rewelacją. Co tu jest dalej? Dalej jest jakieś zamykadło. Aha. No tak, kupiłam białego je... O, to nie taki miał być, a dali mi taki. No dobra. No bo to już taki miałam, a tam specjalnie... W sumie to dla tych trzech produktów i dlatego kory dębu kupiłam, zrobiłam resztę zamówienia, ale tu miał być inny, bo tego to już miałam ze trzy opakowania. No trudno, no okej, no niech będzie ten, ale zaraz dam im znać, że to nie ten miał być. No i pod prysznic, żel pod prysznic, biały jeleń z tej samej firmy. Jakżeż on pachnie. Ładnie. Tak delikatnie, wiecie, bardzo podobnie do tych Beauty z Biedronki. To takie bardzo długie, takie, co są trzy kolory chyba. Ocean tam jest, coś jeżyna, coś tam. W każdym razie delikatnie pachnie, widać, że jest mega gęsty, bo ma bąbla. Tu pomeks dla Julki też przepłaciłam, bo w zwykłym sklepie złotówkę, tu chyba zapłaciłam 2 złote. Ale tak jak mówię, brałam więcej rzeczy. Kozie mleko, krem nawilżający do rąk, ponieważ mi się skończył do stóp, a do rąk czy do stóp nawilżający powinien być dobry. Tu jest jakaś firma Velit, nie znam jej, ale kozie mleko już miałam z kilku firm i byłam zadowolona. Zobaczymy jak to. Czy pachnie kozim mlekiem? Tak, delikatnie pachnie. Delikatnie pachnie, zobaczymy jak się sprawdzi. No oczywiście wzięłam najcięższe. Płyn uniwersalny do podłóg. Zaraz będę myć podłogę, bo nie chcielibyście zobaczyć, jak ona dzisiaj wygląda po 3 dniach nie mycia. Tylko zamiatanie. Zapach brazylijskiej pomarańczy. Poczekajcie sekundkę, ja obadam zapach. No faktycznie pomarańczą pachnie. Jak otworzyłam, zobaczymy, jak się sprawdzi w pomieszczeniu i na podłodze. 100 sztuk to było, dobra cena? Taka sobie cena była. 100 sztuk podgrzewaczy, no łapostrość, bezzapachowe, zwykłe, białe, bo ja mam 2 woski do wykończenia, a nie mam jak ich wykończyć. I słuchajcie, ze względu na to, że Wam już opowiadałam, co nam się przytrafiło ostatnio, 3 razy pod rząd zalało, to znaczy coś nam się dzieje z zapychaniem rur, więc kupiłam, tu są takie kapsułki, podobno coś rewelacyjnego. To się wrzuca do ubikacji, spuszcza się i to ma podobno przeczyszczać rury, coś a la kret, tylko to jest typowo do szamp. Są do takich do przydomowych ekologicznych szamp i są do zwykłych takich miejskich. Ja kupiłam takie do zwykłych miejskich. Zobaczymy, czy to da rezultat. O, tu jest nawet napisane do szamp, tabletki do szamp przydomowych i oczyszczalni ścieków. Nie ekologicznych, tylko tych takich zwykłych. Zobaczymy, czy się sprawi. No dzięki Bogu, tu widzicie dziura na zewnątrz, ale wszystko w okazałości. Jeszcze raz mogę Wam pokazać paragon, co ile kosztuje. Mogę Wam nawet... Stryknęłam Wam fotaż, zobaczymy, czy tam coś się okaże dla Was przydatne. W każdym razie zakupy na dzień dzisiejszy. Może kwota nie jest mała, że tak powiem, bo zastanowić się głębiej, to faktycznie na każdym z tych produktów trochę no, przepłaciłam, ale kupiłam, tak jak mówię, dla tych trzech produktów. Tutaj się pomylili, ale zaraz do nich zadzwonię. Jeżeli będzie ktoś miły, no to oczywiście mi przyślą nowy. Jak nie będą chcieli, no to nie wymienię, będę miała 2. W każdym razie
Dzięki wielkie, że byliście ze mną dzisiaj. I ten filmik dedykuję tym dwóm dziewczynkom, które mnie, dziewczynkom, kobietom, które mnie oglądają i którym, dzięki którym nagrałam ten filmik. Dzięki wielkie, pa, pa.